Tak jest, podąża już czwarty z uczestników tego wyścigu, jadący w kasku żółtym, Janusz Kołodziej. No i cóż, też trudno tu wyrokować, jak będzie się spisywał. 3 punkty w pierwszym swoim starcie, 0 w drugim. Ma przeciw sobie Petera Kildemanda, który ma 3 punkty zdobyte do tej pory, i Mirosława Jabłońskiego, który ma punktów 4, a z kolei Mateusz Borowicz dwa razy jako trzeci przyjeżdżał w tym meczu, raz w wyścigu młodzieżowców i raz już z bardziej trudnymi rywalami, a więc także nie jest wskazywany na to, że będzie tu oglądał plecy wszystkich trzech zawodników, którzy towarzyszą pod taśmą maszyny startowej. Na razie zadanie do wykonania dla zespołu Częstochowy to usunąć coś z tej straty sześciopunktowej, poprawić sobie nastroje, poprawić nastroje kibicom, którzy pod parasolami oglądają to spotkanie. Przypominam, kask biały Borowicz, kask żółty Kołodziej, czerwony Kildemann i niebieski Jabłoński. No i niestety dla gospodarzy znów bardzo udany początek tego biegu w wykonaniu żużlowców Unii Tarnów. Peter Kildemand jest tym, który będzie atakował. Próbuje także oczywiście Mirosław Jabłoński tam przetrzeć się na bardziej eksponowane miejsce, ale na razie zamknięcie. Na razie Janusz Kołodziej na pierwszej pozycji, jego partner z Kaspary Mateusz Borowicz zepchnięty teraz na pozycję trzecią i spada za jednym zamachem również na czwarte miejsce, ale próbuje się jeszcze w jakiś sposób odgryźć i z kolei zrewanżować Kildemandowi, ale będzie już o to bardzo ciężko. Natomiast nie zmienia się podstawowy fakt, że w tym biegu po zwycięstwo jak na razie, a jest to gonitwa numer 10, zmierza Janusz Kołodziej i ma szansę na to, by do jednego już zwycięstwa w tym dzisiejszym spotkaniu dopisać także drugie. To wszystko będzie oczywiście przedzielone czwartą pozycją w jego drugim występie, ale zespół częstochowski jednak straty po tym 10. biegu do zespołu tarnowskiego zmniejszyć nie zdoła dzięki świetnemu wyścigowi w wykonaniu Janusza Kołodzieja, który przywozi 3 punkty i w tym przypadku, tak jak widzimy, 6 ma już w swoim dorobku oczek znakomity żużlowiec tarnowskiej Unii. No a za jego plecami Jabłoński i Kildemand. Tak, Janusz wygrał z dużą przewagą. Na początku jeszcze Borowicz starał się dotrzymać mu kroku. Atak Mirka Jabłońskiego na Borowicza spowodował, że zrobił pozycję, wypracował też pozycję dla Kildemanda, który wykorzystał to i zamiast przegranej 5-1 zrobiło się 3-3. Także dalej 6 punktów przewagi jest co odrabiać. Tutaj mam właśnie ten atak. Czysto, tu troszeczkę, tutaj jak z Holtą było podobnie i myślę, że tutaj pretensji nie może mieć. Mirek wjechał tam, gdzie wjechał. Krzyczę. Tak jest, ten remis nie daje satysfakcji zespołowi gospodarzy, choć z drugiej strony, by patrzeć, tak jak wspomniałeś, na początek tego biegu, mogło być jeszcze gorzej, mogło być już 10 punktów przewagi, gdyby młody Mateusz Borowicz jednak utrzymał to drugie miejsce. Tak jest.